Była to działalność doradcza, ale w pierwszym okresie to radzieccy doradcy decydowali, czy nasze propozycje będą wykonywane, czy nie. KGB trzyma mocno w garści swoich podopiecznych. Dotyczy to nawet spraw zarządzania. To był dla nas horror. Na przykład prowadzenie akt. Nie dziurkowało się ich i nie wpinało, tylko wszywało. Z pomocą igły i nitki każda strona była pojedynczo wszywana do akt. To było dla nas niezwykłe. Nie wytrzymaliśmy tego zbyt długo. Wpinaliśmy akta po swojemu. Do chwili rozwiązania NRD-owskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa, znane jako Stasi, założy kilka milionów akt osobowych. Każdy przypadek to czyjś osobisty los. Jedna z pierwszych operacji, jakie wykonuje Stasi dla KGB, dotyczy doktora Wernera Linse. Werner Linse, członek Związku Wolnych Prawników, dokumentuje przypadki prawnej samowoli w NRD. W 1952 roku zostaje uprowadzony na ulicy w Berlinie Zachodnim. Berlin i świat są oburzone przypadkiem porwania człowieka w biały dzień. Świadkowie opowiadają, jak to się stało. Doktor Linse został schwytany przez dwóch mężczyzn i wepchnięty do stojącego w pobliżu samochodu. Porwanie człowieka to najpodlejsze wykroczenie przeciwko wolności osobistej. Pozostały tylko okulary uprowadzonego. W szalonym pędzie samochód oddalił się przez granice sektorów do strefy radzieckiej. Werner Linse został przekazany przez Stasi KGB i w 1953 roku rozstrzelany w Moskwie. Na zachodzie, w Republice Federalnej Niemiec, rozpoczyna się okres cudu gospodarczego. Za błyszczącą fasadą pod nadzorem zachodnich mocarstw także tam działają tajne służby. Mają chronić młodą republikę przede wszystkim przed atakami ze wschodu. W Pullach, na przedmieściach Monachium, w 1956 roku powstaje Federalna Służba Wywiadowcza, której działalność skierowana jest przeciwko państwom bloku wschodniego. Nowy przeciwnik zdaje się nie wywierać specjalnego wrażenia na KGB. Nie doświadczyliśmy szczególnego zagrożenia ze strony zachodnio-niemieckiego wywiadu. Nawet jeśli pracował bardzo skrupulatnie. Był naszym przeciwnikiem, ale nie stanowił śmiertelnego niebezpieczeństwa. Za silnie strzeżonymi murami Federalnej Służby Wywiadowczej w Pullach pracuje Heinz Felfe. Specjalizuje się w zwalczaniu KGB. Dzięki kilku znaczącym sukcesom szybko robi karierę. Prawdopodobnie zwrócono na mnie uwagę z powodu udanych akcji kontrwywiadowczych. Wykryłem, że w kilku sprawach popełniono błędy i pomogłem uniknąć wpadek. Federalna Służba Wywiadowcza nie wie jednak, że Heinz Felfe od chwili wstąpienia do niej jest także agentem KGB. Wywiad sowiecki zwerbował go pieniędzmi i przyjaźnią, wykorzystując jego mroczną tajemnicę. Heinz Felfe, tak jak wielu jego kolegów, był członkiem SS. Sądzę, że nie popełniał zbrodni wojennych, ani nie naruszał praw człowieka, ale ukrywał fakt, że tam służył. Nie musimy mówić o szantażu.
Coś takiego wykorzystywały wszystkie wywiady. Amerykanie, Anglicy czy Francuzi. W pojedynczych przypadkach my również to robiliśmy. Wszystko, co przechodzi przez biurko Heinza Felfe w agencji wywiadowczej RFN, tajnymi drogami dociera do Moskwy. Jak pan przekazywał swoją wiedzę KGB? Są stare, klasyczne możliwości, jakie ma każdy wywiad. Poprzez kuriera, poprzez niewidzialne pismo w listach lub mikrokropki, pomniejszone dane tekstowe lub fotografie mające wielkość kropki pisanej na maszynie, którą można ukryć na kartce pocztowej. Nie miałem połączenia radiowego, tylko odsłuchiwałem przez radio wskazówki dotyczące wykonania zadania. Był odpowiedzialny za rozpoznanie KGB i wygłaszał na ten temat wykłady. W jednym z wykładów mówił o strukturze i celach KGB oraz o łączności utrzymywanej z agentami poprzez tak zwaną komunikację A3. Były to hasła wypowiadane przez radio jako ciągi liczb, które agent, będący ich adresatem, mógł rozszyfrować za pomocą odpowiednich rzędów liczb. 7, 3, 6, 7. W swoim wykładzie przedstawiał komunikację A3. A była ona skierowana do niego. To było dosyć osobliwe. Heinz Felfe został zdemaskowany w 1961 roku. KGB utraciło jedno z najważniejszych źródeł. W ciągu 10 lat współpracy z nami Związek Radziecki nie stracił na rzecz RFN ani jednego agenta. To mówi samo za siebie. Rzadkie zdjęcia agentów KGB na Zachodzie. Dobrze zamaskowani żyją jako małżeństwa albo biznesmeni wtopieni w społeczeństwo Republiki Federalnej. Na zewnątrz są zwykłymi obywatelami, lubiącymi swoje ogrody i wygodne życie. Potajemnie wykonują zlecenia z Moskwy. KGB nazywa ich nielegalnymi, ponieważ żyją za granicą z fałszywymi dokumentami i fałszywą tożsamością. Ich instruktor wspomina. Nielegalni byli zakonspirowanymi wywiadowcami. Pracowali za granicą, przyjmując fałszywą tożsamość. Ten wydział miał siedzibę w NRD, bo tam było bliżej Zachodu. Nielegalni pracownicy, by zrozumieć zachodnią mentalność, pracowali pod fałszywymi nazwiskami, na przykład w sklepach czy aptekach. Szkolenie nielegalnych odbywało się głównie w NRD. Ci, którzy zakończyli szkolenie, szli w różnych kierunkach. Jedna grupa pracowała w wywiadzie politycznym, inna w wywiadzie gospodarczym, kolejna działała w wywiadzie technicznym. Celem wywiadu technicznego jest zdobywanie informacji dotyczących zbrojeń. Militarna przewaga Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników z NATO przysparza sowieckim przywódcom wielu zmartwień. NATO napawało nas strachem.
совершенно обоснованно.